I mam nadzieję, że ta walka będzie Wam szła jak najbardziej dobrze. Zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby ewentualnie poradzić sobie z tą zagadką. Ja tutaj troszeczkę obserwowałam ze studia, co się dzieje z zewnątrz. Diana tutaj próbowała Wam pomóc najbardziej, jak się dało i wydaje mi się, że w sumie ta sprawa chyba jest dość jasna w tym momencie. Aż dziwię się, że jeszcze nie padła prawidłowa odpowiedź. Pojawiły się różne państwa, widzę na tablicy. Szukamy państwa Nowa Ndja. Czy ktoś z Was ma pomysł, o co może chodzić, jeśli chodzi o Nową Ndję? To nie są Indie, bo to by było pewno inaczej napisane. Chociaż można by było próbować coś takiego ułożyć. Natomiast o co może chodzić, jeśli na początku jest Nowa, a później India? Gdzieś tam w okolicach Australii, tak? To już Diana, przypuszczam, podrzuciła Wam tę podpowiedź. Widzę, że tak, sytuacja wygląda dość dramatycznie. Jest 20 kafelków na tablicy, które na razie nie zostały rozdane. Ja bym bardzo chciała, żeby te kafelki znikały dzisiaj co najmniej w takim tempie, jak wczoraj w pierwszej części programu. Czy ja słyszę telefon? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, halo, halo, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. Dobry. Jaka będzie odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Jakie to jest państwo? Czy coś przychodzi Panu do głowy? Jakie państwo chodzi? Nowa Zelandia. Brawo, brawo, oczywiście, że tak. Dokładnie o to chodziło. No szkoda mi Dianki, że tutaj się cały program męczyła z tą zagadką, a dzisiaj ja mam szczęście, bo wchodzę i od razu udało się pierwszą zagadkę rozwiązać. Kochany, jak masz na imię? Czy pan mnie słyszy? Nowa Zelandia była w środku. Halo, Mirek. Halo, jest pan tam? Jak masz na imię? Tajemniczy pan. Dobrze. Mirek. To poproszę w takim momencie, w tej chwili o numer kafelka, który zabierasz z pieniędzmi. Siedem, dobra. Szczęśliwa siódemeczka, zobaczymy, czy rzeczywiście szczęśliwa tak bardzo. 100 zł, bardzo ładnie, gratuluję serdecznie. 100 zł udało się panu, chyba Irkowi, o ile dobrze dosłyszałam, wygrać za poprawną odpowiedź. Było państwo rzeczywiście, ukryte było w kopercie państwo, była to Nowa Zelandia. Moi drodzy, a w tej chwili będziemy mieli kolejne zagadki. Tutaj może uporządkuję troszeczkę tabliczkę, którą mamy. Nie, nic tutaj. No dobrze, nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, jakie zagadki jeszcze się mogą dzisiaj pojawić. Ta tablica na wszelki wypadek stąd nie zniknie, bo nigdy nic nie wiadomo. Nie mogę Wam obiecać, że same zagadki będą w tej chwili takie, jak ta, którą w tym momencie macie na ekranach. Natomiast jedno mogę powiedzieć. W tej chwili być może jest troszeczkę łatwiej. W tej chwili być może będzie nie tak trudno tę zagadkę rozwiązać, ponieważ jeśli komuś w końcu uda się ułożyć słowo z tych liter, które widzicie na ekranach, to jesteś pewien, że to słowo jest odpowiedzią. Jesteś wtedy pewien, że jeśli trafisz na otwartą linię, to na pewno wygrasz pieniądze. Nie wiem, kiedy ostatnio Diana przypominała Wam, jakie zasady panują w naszym programie, ale ja, ponieważ przejęłam w tej chwili stery i pałeczkę w prowadzeniu tego programu, dlatego już na własną odpowiedzialność i na własną rękę przypominam, że jest to program wyłącznie dla widzów pełnoletnich. Jak również chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że aby podać mi odpowiedź, musicie trafić na otwartą linię, musisz dostać się do studia, no a żeby